Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała tobie, Panie. Jezus powiedział do Nikodema: nikt nie wstąpił do nieba oprócz tego, który z nieba zstąpił, Syna Człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Duchu Święty, Duchu miłości, Krzyża Jezusa, Ty, który zostałeś posłany od Jezusa Zmartwychwstałego, stąp na nas, pozostań w nas. Nieustannie bądź w nas i prowadź, abyśmy szli drogą miłości ukrzyżowanej, miłości zmartwychwstałej, miłości najpiękniejszej, która zwyciężyła śmierć i wszelkie zło. Przyjdź przez Maryję, Matkę Boską Zwycięską, Matkę Bolesną. Maria Shalaber Haloi Malavet Elobeto Sol Adonai Malachad Elohesh Hadchanai Balchadia Ashalachiti Lochele. Czytanie z Księgi Liczb, które bardzo taki sposób obrazowy ukazuje nam to, co miało miejsce w czasie buntu ludu Izraela na pustyni, kiedy wędrowali przez pustynię wielką i straszną, pełną węży i skorpionów, ale kiedy ufali Panu, kiedy byli Mu wierni, kiedy byli posłuszni Mojżeszowi, wszystko było dobrze. Przeżywali ten czas trudny, w sposób pełen mimo wszystko pokoju. Niczego im nie brakowało, bo Bóg troszczył się przez Mojżesza o nich, dbając o wodę, o pokarm, ale przede wszystkim był z nimi. Był obecny w arce. Był obecny również poprzez zewnętrzny znak ognistego słupa, który szedł przed nimi. Tak mówi Stary Testament, że Bóg był pośród swojego ludu. Bóg ocalił swój lud od niewoli, od śmierci w Egipcie, od zagłady, która ich czekała. Więc powinni być wdzięczni Bogu i Jego wiernemu słudze Mojżeszowi za wszystko. Powinni nieustannie chwalić Boga. Powinni nieustannie mówić: Panie, ufamy Ci, idziemy w Twoje imię. Ty nas doświadczasz, bo nas miłujesz, ale Ty nigdy nie uczyniłeś nam żadnej krzywdy. To my Cię często raniliśmy, obrażaliśmy. Dlatego wybacz nam wszystko i bądź pośród nas. Ale oni nie mieli takiej postawy pokory. Zaczęli się buntować, szemrać, narzekać. Byli strasznie niewdzięczni. I te grzechy szemrania, narzekania, buntu, niewdzięczności były tak ciężkie, że spowodowały to, że Bóg opuścił ich i przyszła kara. Kara w postaci węży o jadzie palącym, które kąsały ludzi.
Ni stąd, ni zowąd pojawiło się tysiące, może na dziesiątki tysięcy jadowitych węży. Jak to możliwe, że tyle ich się nagle pojawiło? Na pewno to było też niezwykłe, ale zdarzyło się to po to, żeby właśnie przez węże jadowite Pan miał ukarać i ukarał swój lud. Ludzie zaczęli być kąsani i umierali w wielkiej liczbie. Wielka liczba Izraelitów zmarła. Czyli jak wielka była wobec Boga niewierność, zdrada, jaki wielki, ciężki grzech to był, skoro tak wielu ludzi zmarło, na pewno możemy się domyśleć przede wszystkim ci, którzy się pierwsi zbuntowali, którzy innych podburzali, prowokowali, żeby inni też byli zbuntowani przeciwko Bogu, przeciwko niebu. Więc do kogo ma największy dostęp zło? Do ludzi, którzy narzekają, szemrają przeciwko Bogu, do ludzi, którzy są ciągle niewdzięczni, bluźnią, którzy są leniwi, próżni. Tak jak święta Faustyna też w dzienniczku napisała, że do takich ma właśnie dostęp szatan największy. Dlatego te węże to symbol złych duchów, które opanowały tych ludzi. Nie wszystkich na szczęście, bo jednak była pewna liczba, która zaczęła nawracać się, żałować tego buntu, tego szemrania, widząc, że spotyka ich ciężka kara, zaczęli błagać o miłosierdzie, o przebaczenie, o ocalenie. Przyszli do Mojżesza mówiąc, grzeszyliśmy, szemrząc przeciwko Panu i przeciwko Tobie. Wstaw się za nami do Pana, aby oddalił od nas węże. I wstawił się Mojżesz za ludem, bo Mojżesz widział, że oni się upokorzyli, że oni zaczęli żałować, widząc swój grzech, widząc to wielkie zło, które uczynili przeciwko Panu. Zaczęli błagać, prosić. Mojżesz miał być tutaj pośrednikiem i był pośrednikiem, wstawiennikiem, orędownikiem za nimi. I wstawił się, bo miłował ten lud, który był taki zbuntowany, taki narzekający, taki kapryśny, nieposłuszny. On tych ludzi mimo wszystko miłował, ale nie miłował zła, pychy, buntu, która w nich była. Bo to był człowiek cichy i pokorny, miłujący nade wszystko Boga. I wiedział, że ta kara jest potrzebna, aby oczyścić lud z tego zła, które było ukryte w ich sercach. W ich sercach był jad palący demonów. Oni tak naprawdę poprzez taką postawę buntu nieposłuszeństwa stali się duchowo jak węże. Więc te węże zewnętrzne świadczyły o tym, że oni byli takimi ludźmi duchowo. Duchowo wężami o jadzie bluźnierstw, szemrania, buntu. To było w nich. Dlatego Pan chciał ich uzdrowić, uwolnić od tego jadu zła. Narzędziem ocalenia miał być sporządzony przez Mojżesza miedziany wąż umieszczony na wysokim palu. Każdy ukąszony, jeżeli tylko spojrzy na ten, na tego węża miedzianego, umieszczonego na palu, zostanie przy życiu. Tak obiecał Pan Bóg Mojżeszowi. I rzeczywiście, kiedy ten wąż z brązu został sporządzony, umieszczony na tym palu, każdy ukąszony, spojrzawszy z wiarą, z ufnością w Boże miłosierdzie, widząc swój grzech, żałując za niego, zostawał przy życiu. To była odtrutka, to było ocalenie. Ten wąż, który był sporządzony, po to został umieszczony na palu, żeby pokazać, zobaczcie swój grzech. Zobaczcie, że wy
poszliście za wężem starodawnym, że macie w sobie jad demonów. Wąż starodawny, czyli szatan. I jego posłuchaliście. Więc staliście się duchowo jak węże podobni do niego. Pełni jadu zła i zatruci bluźnierstwem, nieposłuszeństwem. Zobaczcie, komu służyliście, komu uwierzyliście. Więc jednocześnie, Panie, przebacz nam, ufamy Tobie, bo przecież to nie wąż miedziany miał ich uratować. Uratował ich Bóg przez Mojżesza. Gdyby Mojżesz nie wstawił się za ludem, prawdopodobnie ta kara byłaby jeszcze cięższa, jeszcze gorsza. Prawdopodobnie prawie by, na pewno nie wszyscy, ale prawie wszyscy, ale prawie wszyscy by zginęli. Tylko ci, którzy byli wierni, posłuszni, pokorni, którzy naśladowali Mojżesza, na pewno byli tacy ludzie. Tak zresztą oni zaczęli też, nawet ci, którzy zgrzeszyli, zaczęli też nawracać się, więc... Ale gdyby nie Mojżesz, gdyby on się nie wstawił, gdyby nie prosił o miłosierdzie, ta kara byłaby surowsza. Więc nie chodzi o to właśnie, żeby czcić węża z brązu. Zresztą potem powstał taki kult, trochę bałwochwalczy, taki zabobonny. Również tego węża czcili przez jakiś czas Żydzi, tego węża miedzianego, który uczynił Mojżesz, ale potem prorocy karcili Izraelitów, lud, za to, że to nie tak. Teraz ten wąż ma być już miedziany zniszczony. On jest niepotrzebny. Ale za to Chrystus Jezus w dzisiejszej Ewangelii, nie tylko w dzisiejszej Ewangelii, mówi o tym, że potrzeba, aby go wywyższyć. Jak został wywyższony wąż miedziany na palu, tak trzeba, żeby wywyższyć Jezusa ukrzyżowanego. Jezusa na krzyżu. W Nim jest nasze ocalenie, nasze życie, nasze zbawienie, nasze szczęście, nasza wolność od jadu palącego szatana i demonów. Bo Pan nie chce, żebyśmy byli jak węże, ale chce, żebyśmy byli jak baranki. Jezus na krzyżu umierał jak pokorny, cichy baranek. Przy krzyżu była Maryja, jak cicha, czysta, niepokalana owieczka. Jan apostoł, jak również cichy, pokorny baranek. A ci ludzie, którzy bluźnili, mówiąc, zejdź z krzyża, faryzeusze, uczyni w piśmie, arcykapłani, nawet żołnierze, czy ten motłoch, ten lud bluźniący, był podobny do tych na pustyni. Byli jak węże o jadzie palącym, mając sobie truciznę demonów. Dlatego Jezus powiedział, jeżeli spojrzycie na mnie, na mój krzyż, na moją miłość płynącą z krzyża, na mnie rozpiętego na krzyżu, zobaczycie moje rany, moją krew, zobaczycie, jak bardzo was umiłowałem, jak strasznie cierpiałem dla was, z miłości do każdego z was. Jeżeli uwierzycie w tą miłość, zaufacie mi, będziecie patrzeć na krzyż z nadzieją, ja was ocalę, będziecie ocaleni, oczyszczeni z jadu palącego zła, demonów. Będzie was moja słodka krew, która jest pokarmem i lekarstwem. Krew Chrystusa, która nas oczyszcza z tej trucizny zła. Kto spożywa tą krew płynącą z krzyża Jezusa, będzie żył wiecznie. Ci ludzie, którzy ukorzyli się, zaczęli pokutować, zaufali Bogu, żałowali za te grzechy swoje, spojrzeli na węża miedzianego, widząc swój grzech, ale ufając Panu, zostali ocaleni, ale jednak po jakimś czasie umarli. Przecież nie ma czegoś takiego, żeby ktokolwiek z tych ludzi, którzy wtedy widzieli tego węża miedzianego, żyli do tej pory, oni umarli. Ale każdy, kto będzie wierzył w miłość Jezusa ukrzyżowanego, będzie czcił Pana na krzyżu, będzie całował Jego rany, będzie spożywał Jego właśnie słodką krew, która daje życie, będzie żył wiecznie. Bo Pan powiedział, choćby ten, kto wierzy we mnie, umarł, to znaczy umarł tą śmiercią fizyczną, bo każdy tutaj z nas umrze.
to będzie żył mimo wszystko wiecznie, bo jego dusza zakosztuje słodyczy płynącej z krzyża, miłość płynąca z krzyża, krew, woda, serca Jezusa, jego ciało na krzyżu rozpięte. Będzie taki człowiek żył wiecznie, który będzie karmił się barankiem, Jezusem, miłością krzyżowaną. Nigdy już nie umrze. Nigdy nie będzie ukoszony już w niebie przez demony. Tam będzie wolny od tego. Więc Jezus Chrystus mówi, On jest tym umiłowanym, jednorodzonym Synem Ojca. To, że On przyszedł na ziemię, że umarł, to jest znak umiłowania przez Boga Ojca całego świata i wszystkich ludzi. Bóg nie chce potępić ludzkości, ale chce ludzkość zbawić. Miłość płynąca z krzyża jest znakiem tego, jak bardzo Bóg Ojciec umiłował ciebie i mnie, jak bardzo pragnie zbawienia. To nie anioł umarł za nas, ale sam Pan. Dlatego naprawdę wielkim szaleństwem, niedorzecznością, głupotą, pychą, zatwardziałą byłoby odrzucić tą piękną miłość Jezusa ukrzyżowanego. Nawet w naszych czasach zdarzają się profanacje coraz więcej. Prowokują, nastawiają młodzież, która często jest zniewolona, żeby profanowała krzyże w kościołach, na cmentarzach, w innych miejscach, albo żeby były tak zwane obrzędy czarnej mszy. Wiadomo, że to nie jest w ogóle msza, tylko to jest małpowanie obrzędów świętych. I są profanowane krzyże. I możemy powiedzieć, jak można coś takiego zrobić, taką miłość tak zdeptać. No właśnie ludzi, którzy mają jad palący w sobie, którzy są opętani przez węże demoniczne, przez złe duchy. Mogą coś takiego zrobić. Ale jest nawet dla nich też nadzieja. Mogą oni nawet też doświadczyć potęgi miłości krzyża i zostać uzdrowionymi, uwolnionymi, zbawionymi. Nawet tacy ludzie, a może nawet szczególnie tacy, dlatego że miłość Boża rozlewa się na wszystkich ludzi. Miłość z krzyża. Pan chce ocalić wszystkich. Nawet tych, którzy Go tak bardzo zranili, bluźnili. Którzy tak bardzo Go nawet teraz nienawidzą. Więc przyjmijmy dzisiaj i każdego dnia Chrystusa ukrzyżowanego. Dobrze jest mieć właśnie, to tylko przypomnę, takie może oczywiste dla nas sprawy, mieć krzyżyk na łańcuszku, na szyi, czy w samochodzie, czy tam gdzieś też w pracy mieć krzyż, przede wszystkim w domu. Krzyż Chrystusa na widocznym miejscu, w centrum. Duży, piękny krzyż. To nie jest fanatyzm, to nie jest dziwactwo. To jest miłość. To jest nasza wiara. I dobrze jest też mieć krzyż właśnie również nawet kiedy idę spać. Mogę sobie wziąć krzyż do ręki, zasnąć z krzyżem, obudzić się z krzyżem w ręku. To tylko tak dodatkowo oczywiście, czy mieć właśnie krzyż po to, żeby móc też ucałować ranę ukrzyżowanego. Kiedyś teraz może też, ale kiedyś bardziej naciskano na to, żeby, czy zachęcano, żeby całować krzyż. Za ucałowanie krzyża był odpust wtedy tak zwane dzisiaj cząstkowe, ale wtedy na przykład można było otrzymać 100 dni odpustu, czyli uwolnienie od kar czystowych, które miałyby trwać 100 dni, ale przez ten znak uszanowania krzyża, człowiek, który by poszedł do czystca, aby się oczyszczać, przez to, że tutaj ucałował krzyż z wiarą, z szacunkiem, 100 dni czystca zostały mu darowane. Więc może tak być, że będziesz tak każdego dnia całował krzyż, że kiedy pójdziesz do czystca, to może tylko na godzinkę, dwie, no bo już przez to, że właśnie taką miałeś miłość do krzyża, przez otrzymanie odpustów, nie będziesz musiał tam
zbyt długo już przebywać, tylko chwilę, żeby się jeszcze oczyścić z takich małych drobiazgów. To mówię po to, żeby zachęcać do miłości krzyża, żeby Jezus ukrzyżowany był w naszych sercach. Ta miłość cudowna, słodka, piękna, wiekuista. Jest taka też piękna pieśń jednej z takich wspólnot charyzmatycznych, Przepiękny Królu, tak się nazywa. Zachęcam, żebyście może też sobie dzisiaj posłuchali tą pieśń. Zresztą ta wspólnota miłości ukrzyżowanej, tak się nazywa też. Wiele pieśni ma takich pięknych o krzyżu. Panie, jak dobrze nam tu być i poznawać Twoją miłość. Miłość, która nigdy nie przeminie, nigdy się nie skończy. Która płynie z krzyża. Miłość zmartwychwstała. Miłość, która żyje wiekuiście. Miłość, która jest w nas i będzie w nas. Panie, jak wspaniale jest wiedzieć to, że przyszedłeś nas ocalić. Nie od węży, o jadzie palącym, które są na ziemi, ale od szatana, demonów, od tego jadu zła i grzechu. Jak wspaniale jest wiedzieć, że będzie w nas płynęła i płynie Twoja krew, słodka, jako odtrutka na jad szatana, jako lekarstwo i pokarm. Bo my nie chcemy być duchowo wężami, ale chcemy być barankami. Jak Ty, Jezu, miłości ukrzyżowana, baranku cichy i pokorny, który oddałeś z miłości do nas swoje życie, delikatnie i zmartwychwstałeś. Twoja miłość jest potężniejsza, większa niż wszystkie moce ciemności. Miłość to Twoje imię. Miłość z krzyża to Jezus.